Dzień dobry. W siódmej klasie długo rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób naukowcy widzą, naukowcy przyrodnicy widzą i opisują świat. I mówiliśmy, że używają do tego liczb bardzo często i relacje pomiędzy tymi liczbami opisują w języku matematyki, a liczby biorą z pomiarów, odwołują się do doświadczeń, do pomiarów. No i kiedy usłyszałem o tej katastrofie ekologicznej, która zdarzyła się na Odrze gdzieś tam w czasie wakacji na przełomie lipca i sierpnia, pomyślałem, że to jest przy całym tym nieszczęściu doskonały przykład ilustrujący, do czego chciałem was przekonać, czy co chciałem wam opowiedzieć. Więc to będzie opowieść o tym, co stało się z Odrą, w jaki sposób spojrzeć na to mogą naukowcy. Ja się teraz zmniejszę tutaj, albo w ogóle skasuję, żeby było więcej miejsca. I przechodzimy do drugiej strony. Opierać się będę o dane, które zostały zebrane, o pomiary stanu wody w Odrze, niektórych parametrów stanu wody w Odrze, które zostały zebrane na tej automatycznej stacji pomiarowej. Niemcy mają na Odrze dwie automatyczne stacje pomiarowe. Ta jest we Frankfurcie nad Odrą, ma w dzisiejszych czasach, to zupełnie naturalne, własną stronę internetową. Link do tej strony wyślę wam mailem. No i to, co tutaj jest opisane, to, że to jest rzeka Odra, że urządzenia pomiarowe, przynajmniej większość z nich, umieszczone są mniej więcej 1,5 metra pod poziomem wody. Odnosi się to oczywiście do normalnych stanów wody w Odrze. Akurat tego lata stan wody był bardzo niski. Po lewej stronie toru wodnego, patrząc prądem w kierunku morza, to jest po stronie niemieckiej, 584 kilometr od ujścia. No i tutaj są po kolei różne pomiary. Te pomiary są prezentowane w taki kroczący sposób. Na osi X-ów, na osi poziomej są umieszczone wyniki tych pomiarów w ciągu różnych, wykonywanych w sposób ciągły, no w różnych dniach. Tu jest 6 września, czyli wczoraj. I to jest 30 dni. Tu nawet napisane jest, że ten ostatni punkt to jest 7 września, 30 dni wstecz, tak? Czy 31 dni wstecz, więc od 7 sierpnia do 7 września. No i ja te pomiary 12 sierpnia ściągnąłem z tej strony. No i jak one wyglądały? Co na tej podstawie można powiedzieć na temat tego, co się zdarzyło z Odrą? No, mamy tutaj temperaturę wody. Widać, że ściągnąłem je nawet później, tak mi się wydaje, bo tu jest 24 sierpnia ściągnąłem. No ale to, co widać tutaj, no temperatura wody była jaka była, być może była troszeczkę wyższa niż średnia. Na osi pionowej jest temperatura wody w stopniach Celsjusza. Widać bardzo wyraźnie wahania dobowe, tak? No, temperatura wody mierzona była wyższa. To jest niezbyt głęboko pod powierzchnią, jeszcze stan wody był niski, więc można zrozumieć, dlaczego temperatura w ciągu dnia była wyższa niż w ciągu nocy. No ale tutaj widzimy już pierwszy ciekawy wskaźnik. To jest stężenie tlenu. Stężenie tlenu
w miligramach na litr, tak, jeżeli dobrze tu widzę te jednostki, no i gdzieś tam pomiędzy 7, 8 prawdopodobnie, pomiędzy 7 a 9 sierpnia dopłynęła do Frankfurtu woda, w której to stężenie tlenu gwałtownie skoczyło do góry. Widzimy tutaj także, że to stężenie tlenu waha się dobowo. No, to można zrozumieć, jeżeli tlen pochodzi z fotosyntezy, no to oczywiście jego produkcja jest intensywniejsza w ciągu dnia niż w ciągu nocy. No więc pierwszy wskaźnik, co tu się mogło stać, bo chcę, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Oczywiście dopłynęła też fala śniętych ryb, ale nigdzie nie było napisane na tych rybach, co się im tak naprawdę stało. W związku z tym zbieramy teraz informacje, zbieramy dane na temat parametrów tej wody, fizycznych parametrów tej wody, które zostały zmierzone w tej stacji pomiarowej, żeby ustalić, co mogło się tak naprawdę stać. No, druga rzecz bardzo istotna to jest gwałtowny skok, już trochę wcześniej zaczęło to rosnąć, gwałtowny skok przewodnictwa elektrycznego. Robiliśmy w klasie doświadczenie, które powinno nas przekonać do tego, że to jednym z takich prostych powodów, dla których przewodnictwo elektryczne wody może wzrosnąć, to jest pojawienie się, podwyższenie stężenia jonów. No i pewnie chemik powie, posłyszy woda, jony, to pomyśli o solach, tak? Sole zdysocjowały, nie wiemy jaka to była sól, tu mówiąc o soli, myślę o związkach chemicznych, a niekoniecznie o chlorku sodu, o NaCl, czyli popularnej soli kuchennej. W każdym razie widzieliśmy na własne oczy, że dosypanie soli do wody dystylowanej powoduje gwałtowny, soli kuchennej do wody dystylowanej, powoduje gwałtowny wzrost przewodnictwa elektrycznego. Więc mamy taki tutaj wskaźnik, który sugeruje wzrost zasolenia, przy czym to zasolenie tutaj, jak mówię, w tej wodzie nie jest napisane, ach, to my, ja sól kuchenna tu jestem. To mogą być tak naprawdę jony różnych soli. No, tu zmętnienie. Parametr zmętnienia, widać też, że w tej fali, tam gdzie wzrosło stężenie tlenu i wzrosła też przewodnictwo elektryczne, wzrosło zmętnienie. Woda stała się jakby mniej przezroczysta. Tu bardzo ciekawy wskaźnik, to jest pochłanianie światła ultrafioletowego o pewnej konkretnej długości fali. To pochłanianie, proces tego pochłaniania charakterystyczny jest dla obecności związków organicznych. To tego wskaźnika najczęściej, czy używa się go, monitoruje się go stale, ponieważ chodzi o badania fekaliów. Fekaliów, czyli odchodów, mogą to być odchody ludzkie, pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, może zepsuć się oczyszczalnia ścieków, ulewne deszcze mogą spłukać, no mówiąc kolokwialnie, kupy krowie, bydlęce z okolicznych pastwisk. Normalnie przyroda ma takie mechanizmy filtrujące, one jakby zanim trafią do wody, to zdążą się rozłożyć wiele razy, a przede wszystkim nie chodzi tu o tyle o kupy, ile o bakterie, które są z nimi. Te bakterie, takie jak coli, mogą być oczywiście groźne dla człowieka, w związku z tym to jest taki wskaźnik organicznej czystości wód. No i widać, że ta substancja organiczna zaczęła się nagle w tej wodzie pojawiać, i to przy powierzchni, tak? Do głębokości 1,5 metra, a tak naprawdę pewnie znacznie mniej z powodu niskiego stanu wody. I to jest bardzo ważny wskaźnik. No i w końcu tak naprawdę można by powiedzieć też decydujący pomiar, jeden z decydujących pomiarów, to jest chlorofil. Widać dramatyczny wzrost stężenia chlorofilu. A zatem to, co się stało, no to
prawdopodobnie pojawiły się organiczne, znaczy organizmy fotosyntetyzujące. Ich pojawienie się spowodowało zmętnienie wody. Fotosynteza zwiększyła stężenie tlenu w wodzie. No a środowisko, pojawienie się tych organizmów można wiązać ze zmianą w środowisku, to znaczy z wysokim zasoleniem. No i tu jest jeszcze jeden wykres. On jest gorszej jakości, niestety chyba nie ściągnąłem go w tej prawidłowej jakości, tak jak poprzednie wykresy. To jest wykres właśnie 12, ściągnięty 12 sierpnia. To jest zawartość nitratów. Nitraty w wodzie pochodzą prawdopodobnie przede wszystkim z nawozów sztucznych, które są spłukiwane z pól i łąk przez deszcze do wody. No, jest tutaj jakiś poziom tych związków azotu i tutaj one gwałtownie spadły. To prawdopodobnie oznacza, że to, co przypłynęło, żywiło się między innymi tymi związkami azotu. No i to oczywiście kieruje naszą uwagę od razu w kierunku glonów czy alg, ale proszę zwrócić uwagę, że do opinii publicznej później przedostały się takie informacje, że tu prawdopodobnie chodzi o tak zwane algi złote, które rzeczywiście dobrze rozwijają się w wolno płynącej, wysoko zasolonej wodzie. To wolne, niski stan wody jest ważny, dlatego że oczywiście wtedy te algi się mają szansę rozwinąć, nie zostaną od razu spłukane w danym obszarze i przeniesione w dół rzeki, prawda, z silnym prądem wody. No niewątpliwie to są organizmy fotosyntetyzujące, organiczne, ich duża ilość powoduje zmętnienie wody, ich fotosynteza powoduje wzrost stężenia tlenu, no i żywią się. Trzeba wybrać teraz z listy, nadal nie jest napisane, co to tam się działo, ale o jakie dokładnie organizmy chodzi, no ale teraz biolog, ekolog może wybrać z listy organizmów, które wchodzą w grę, te najbardziej pasujące, no i rozpocząć bezpośrednie poszukiwania w tej wodzie. No i zwróćcie uwagę, że wykonaliśmy tutaj pewną taką detektywistyczną pracę, detektywistyczne rozumowanie. Opieraliśmy się na przesłankach, których dostarczyły nam pomiary wykonane w tej automatycznej stacji pomiarowej. No i z tych pomiarów, które nie zawierają bezpośredniej informacji, tu nigdzie nie jest napisane, a halo, to my algi złote jesteśmy, tak? Zbudowaliśmy pewne rozumowanie, połączyliśmy ze sobą różne te pomiary i wyniki różnych tych pomiarów i na tej podstawie mogliśmy postawić hipotezę, no, którą następnie należałoby zweryfikować po prostu dokonując poszukiwań tych mikroorganizmów bezpośrednio w wodzie. I takie poszukiwania były zrobione i rozumiem, że ta hipoteza, że winę za to ponoszą prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem algi złote, została potwierdzona. No i tutaj jeszcze jedna, można powiedzieć, ciekawostka. Ten rzeki, powierzchnia Ziemi jest monitorowana z satelitów i tu mamy obrazy satelitarne pomiarów, które przekładają się na stężenie chlorofilu. Im bardziej żółty kolor, tym tego chlorofilu jest więcej. W różnych datach widać, że od 24 do 25 lipca nic specjalnego jeszcze się nie działo. No, pewien poziom organizmów fotosyntetyzujących, pewne stężenie w wodzie Odry zawsze pewnie było. No, pojawiły się tutaj jakieś w każdym razie. No, potem tutaj ich stężenie wzrosło w okresie od 4 do 6 sierpnia, a od 16 do 18 sierpnia obserwowano na praktycznie tutaj całym odcinku
od Wrocławia w dół, wysokie stężenie organizmów fotosyntezujących. No i podsumowując, chcę powiedzieć, że odpowiedzieć na pytanie, bo to ma związek z pytaniem, po co tak naprawdę uczymy się fizyki, po co spotykamy się na te 2 godziny lekcyjne w tygodniu. Otóż no, nie po to, żebyście w każdej dowolnej sytuacji potrafili zinterpretować każdy dowolny taki wykres. Tym zajmują się ludzie, którzy ukończyli studia w odpowiednim kierunku, w odpowiedniej specjalizacji, mają duże doświadczenie, stale się uczą nowych rzeczy. Oni wiedzą, jak to robić i na dodatek oczywiście to wszystko jest dyskutowane gorąco w społeczności naukowców i wszelkiego rodzaju błędy w tym rozumowaniu są odpowiednio wygładzane w tej dyskusji. Natomiast zależy mi na tym, żebyście rozumieli, jak działa ta metoda, w jaki sposób z danych obserwacyjnych, z danych doświadczalnych ekstrahuje, wyciąga się podstawy do pewnego wnioskowania, do wyciągania pewnych, do formułowania pewnych hipotez. I żebyście wiedzieli, że to jest poważna sprawa i że warto wierzyć naukowcom, a nie tak jak tam na Facebooku czasem widziałem jakieś posty, a to wujek na urodzinach mówił, że to w ogóle jest wszystko bzdura i że te przyczyny są zupełnie inne. Wujek nigdy nie widział tych danych, nie potrafi ich zinterpretować, ale oczywiście wie wszystko najlepiej i tego wam nie życzę. Życzę wam mądrości, rozumienia i nawet jeżeli nie będziecie się zajmować naukami przyrodniczymi, to wiarę w potęgę nauk przyrodniczych. Dziękuję bardzo.